Nawet 5 lat więzienia grozi 23-letniemu mieszkańcowi Wałbrzycha zatrzymanemu przez funkcjonariuszy z Boguszowa Gorz. Mężczyzna ukradł z marketu 63 tabliczki czekolady wartości prawie 650 zł. Jak bardzo trzeba lubić czekoladę? Do kradzieży doszło w jednym z marketów na terenie Boguszowa Gorz. Jak wynikało z zawiadomienia spółek sklepowych, zostały skradzione 63 tabliczki czekolady wartości prawie 650 zł. Wizerunek sprawcy oraz moment kradzieży został uchwycony przez sklepowy monitoring. Policjanci na podstawie materiału zatrzymali 23-letniego mieszkańca Wałbrzycha. W jego mieszkaniu policjanci znaleźli skradzioną czekoladę oraz 7 porcji dilerskich amfetaminy. Narkotyki zostały zabezpieczone, a mężczyzna został przesłuchany. 23-latkowi grozi do 5 lat więzienia.